Hello moi drodzy, witajcie, jak widzicie chory dalej jestem, no ale szybki taki odcinek, bo myślę, że się przyda. Otóż jesteśmy w trakcie największego wyprzedażowego tygodnia w trakcie tego roku, a jeżeli chcecie kupić coś, to teraz bardzo dobra okazja jest na to. Powinienem nagrać wcześniej ten odcinek, ale nie byłem zbytnio w stanie. Dlaczego? Dlatego, że już od początku, od poniedziałku mamy niezłe deale. Były kurtki Alpha Industries, zimówki przecenione z 800 na 300, 350, coś takiego wypadały. Były też Timberlandy minus 30%, minus 40%, no po prostu dużo strasznie rzeczy. Timberlandy wypadały po 400, po 350 zł, Nike ID, można było stworzyć własne zimówki, 20% taniej, wypadały za 440 bądź 460, zależnie od wersji. No i w ogóle dużo takiego staffu było fajnego. Więc jeżeli wy coś chcecie kupić, no to wbijajcie na Steal Alert, bo tam dzisiaj zresztą od 17 Nike odpaliło minus 30% na całą wyprzedaż, w tym na wyprzedaży 95 między innymi kilka par ID. I to jest taka ich pierwsza promocja większa na Black Friday, coś tam jeszcze może będzie. No i to jest to głównie to, o czym wam chciałem w sumie powiedzieć. Wbijajcie na Steal Alert, jeśli jeszcze nie wiecie, no to powstał dodatkowy fanpage Bae Alert, fanpage typowo dla kobiet, bo trochę steali dla kobiet też nam tak przez łapy przychodzi, więc damska część Steal Alerta z naszą pomocą męską postanowiła stworzyć w sumie swojego fanpage'a, coś tam robią, dobrze im to idzie. Dzisiaj też tam wrzuciły dziewczyny ultrabusty za 300, damskiemu na Zalando jest 20% na sportowe rzeczy, więc znowu warto. Naprawdę, słuchajcie, w tym roku w porównaniu do zeszłego jest dużo lepiej. Zobaczymy jak polskie sklepy, zobaczymy jak i reszta, ale taki na przykład Adidas zrobił minus 30%, spodnie Bayernu, które były znane wam, bo każda hype bestia w nich fitowała w pewnym momencie, Vivian Frank miał zdjęcia z nimi, są po 120 zł, Tyroski i jakieś inne pierdy też były tanio, czapka Tiro za 28, no mówię, naprawdę można kupić dużo rzeczy, zresztą jeżeli chcecie kupić buty na zimę i tak dalej, no to po prostu obserwujcie. A jeszcze trzeba zacząć od tego, że Black Friday się nie rozpoczął, Black Friday dopiero w piątek, więc do piątku macie jeszcze trochę czasu, ale już teraz wbijajcie na Steal Alert, subskrybujcie bota, wbijajcie na Bae Alert, jeśli nie subskrybujecie, no to szkoda, jeśli znacie, no bo to raczej dla dziewczyn tylko, więc pokazujcie swoim dziewczynom, swoim mamusiom, swoim babciom, kogo tam macie, swoim partnerkom Bae Alerta, bo tam są właśnie te damskie rzeczy, no i wbijajcie się na Steala, jeśli chcecie te męskie, plus trochę elektroniki na Stealu się pojawił teraz, bo no bo niektórzy teraz sobie po prostu kupują jakieś konsole, ale taka elektronika typu streetwear właśnie, konsola, jakieś tam telefony z tych fajniejszych, jakieś słuchawki, jakieś głośniki, no bo to jest taka elektronika, no ale żadne tam ekspresy do kawy albo telewizory. No i to było w sumie na tyle, bo naprawdę warto obserwować. Teraz to ja wam nawet nie powiem co tam jest, bo już nie pamiętam, ale link do Nike, tego co jest teraz na dole w opisie jeszcze zamieszczam, 95, jakieś tam inne maxy, no coś jest, po prostu coś może znajdziecie, minus 30 na wyprzedaż, kurtki można sobie kupić na Adidasie i na Nike'u, po prostu wszystko możecie zacząć kupować, bo teraz naprawdę się opłaca i naprawdę jest ok, nie ma co czekać. Po prostu przez ten cały tydzień, aż do poniedziałku, bo w poniedziałku jest Cyber Monday i koniec, już koniec, przed świętami nic nie będzie tak naprawdę, więc nie ma co chować kasy, nie ma co kować kasy. Ludzie rzucili się na kurtki Alpha Industries, jak już wam powiedziałem, i to było bardzo dobry deal, bo takiej dobrej kurtki za 350 zł nigdzie nie kupisz, a Zalando pozwoliło i ludzie kupili. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o tym, że no nic konkretnego na mnie teraz nie będzie, bo jestem dalej chory, no ale coś ciekawego jeszcze wam wspomnę. Aha, taka mała anegdotka dla was. Facebook się do mnie odezwał, będą robić film o mnie, o grupie i o różnych innych rzeczach, więc to jest fajne tak z wami, bo jeżeli jesteście na HS-ie, no to będę chciał was w tym filmie, jeżeli jesteście z Warszawy, więc patrzcie co tam będę wrzucał, no, bo będę potrzebował ludzi do tego filmu, będziecie mieli no film, będziecie w filmie promocyjnym Facebooka, jednym z europejskich filmów, będziemy reprezentować Polskę, więc fajnie, nie?